Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, takie szybkie ogłoszenie przed, no Panie Dobry Boże, krótką audycją. Przeczytam ze swojego Facebooka o pięknej nazwie Sam Czeruna. Uprzejmie informuję, donoszę, powinno być, iż 7 czerwca we Wrocławiu odbędzie się pierwsza rozprawa karna, tak zwana pojednawcza, z Panem używającym pseudonimu Janusz Sekuła. Osoby zainteresowane spotkaniem się ze mną zapraszam serdecznie. Powtarzam. 7 czerwca, godzina 14.00, sala numer 274 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia na ulicy Podwale 30. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć mnie, czy tam jest moim... czy tam moje książki, czy słucha moich audycji, Zapraszam serdecznie. Zawsze po rozprawach we Wrocławiu, bo to już było tego no, co najmniej kilka razy, już były rozprawy we Wrocławiu, będą jeszcze wiele, wiele razy. No niestety, takie są realia. Szliśmy zawsze do klubu z Bilardem i zawsze jakoś fajnie, miło spędzaliśmy sobie w grupie czas. Szanowni Państwo, chciałbym w dzisiejszej audycji odpowiedzieć na komentarz. Pewnej pani, no chyba, że to jest transwestyta, to bardzo przepraszam, bo po niku nie widać, nikt, nazywa się Mój Kot. Mój Kot, dokładnie tak mówiąc. I chciałbym odpowiedzieć na komentarz tej pani, bo zakładam, że to jest kobieta. Jednocześnie przyznam się Państwu, że jestem troszkę zestrachany, bo już od dłuższego czasu, jak odpalam na przykład gry, dzisiaj chciałem odpalić, już mówię, kilka lat nie odpalałem, grę Kozak 3 na Steamie. Ja Restartuje mi komputer. Wcześniej restartowało jak na przykład World of Tanks, odpalałem i tak się zastanawiam, ponieważ to może być wszystko: temperatury, ramy, dyski, zasilacze, to wszystko trzeba sprawdzać, testować. To zajmuje kupę czasu, chyba że się od razu trafi przyczynę. To cholernie się bogie, że właśnie tak będzie. pyki, wszystko zniknie, i na przykład dłuższa audycja zostanie skasowana. Byłoby to, byłaby to dla mnie duża strata, bo. Szczerze mówiąc, ja po takich 40 minutach gadania jestem wykończony, a potem jeszcze trzeba to ogarnąć i tak dalej, więc szkoda by było to stracić. No ale jeśli taki jest los, no to trudno, poddam mu się. Szanowni Państwo, przeczytam komentarz tej pani: Oniku, mój kot. Lubię pana słuchać, lecz odczuwam od pana niechęć do kobiet. Jest to mówione często bardzo mądrze i ciekawie, a na forum, oczywiście chodzi o forum nasze Bracia Sance.pl, to są osoby, które nas po prostu nie szanują i nami gardzą. Kis z takimi mężczyznami. Mam nadzieję, że was nigdy nie spotkam, bo macie nie po kolei w głowach, nawia się niektórzy. Ja nie jadę po każdym chłopie, że to czy tamto, że każdy taki sam. Po co te podziały? Czy nie jesteśmy stworzeni do koegzystowania? Może rozbija się tu społeczeństwo, wartości rodzinne, jak niby ten zły feminist robi. PS Ciekawe, czy mój komentarz zostanie. Oczywiście, Szanowna Pani, zostanie ja kasuję tylko komentarze, w których jestem obrażany, jeśli ktoś mnie obraża, tylko napisze swoje wątpliwości, nawet krytycznie to bardzo często takie wątpliwości jestem za takie wątpliwości wdzięczny, bo cały czas staram się doskonalić. Ja też, szanowna pani, nie jestem doskonały i cały czas się uczę. I moje życie w wieku 42 albo 3 lat, zależy, jak spojrzeć, pokazuje wyraźnie, że cały czas popełniam błędy, ale staram się na nich, na, ich, na nich, na nich, a nie na ich. Za duże szkolne 17. Staram się na tych błędach uczyć, staram się doskonalić. Więc za taką normalną krytykę jestem wdzięczny, ale jeśli ktoś z pogardą się do mnie zwraca, to nie widzę żadnego powodu, dlaczego ktoś mnie obraził. Ja mam jeszcze trzymać na swoim kanale obrażający mnie komentarz. Taki komentarz kasuje oczywiście ku wielkiemu obolewaniu osób, które w tak niemiły sposób się zachowują i potem zawsze te osoby się skarżą, że oto słowa prawdy padły, ale ja prawdy nienawidzę i ją i się tej prawdy pozbywam. No cóż, nie pozbywam się prawdy, tylko hamstwa. Tutaj się pani wpisał Robert Baranowski. Dziękuję Panie Robercie za odpowiedź. Tu Pan Robert mnie broni. Jak ktoś z Państwa będzie chciał, to, to sobie może tu przeczytać. Ja postaram się odpowiedzieć krótko, mniej więcej, o co chodzi? Znaczy, nie o co chodzi, tylko postaram się odpowiedzieć na to, co tutaj pani zawarła w tym pytaniu. I będę starał się to zrobić krótko, z prostego względu, że jeżeli mam wywalić komputer, to no, wolałbym stracić krótką audycję. Zresztą zaczynałem chyba kilkanaście razy i za każdym razem powitanie spieprzyłem. To dla tych, którzy uważają, że takie jest no cóż, czasami czasami coś powiem głupiego, albo jakoś zaśmieję się, że dziwnie to zabrzmi, bo już mam chrypę i zaskrzeczę, tak? No i nie skłamię, jeśli powiem, że. Z 15 minut mówienia poszło, no młodzi by powiedzieli, młodzi gniewni w pizdu, ale ja powiem, że zostało stracone w czeluściach komputera, komputela, jakby to niektórzy powiedzieli. Więc tak, zaczynamy od początku. Lubię Pana słuchać, dziękuję, lecz odczuwam od Pana niechęć do kobiet. Szanowna Pani, ale Pani tego nie może odczuwać. Jak Pani może odczuwać, no... No chyba, że jest Pani jakimś jasnowidzem, ale gdybyśmy to sprawdzili, to oczywiście, gdyby Pani była jasnowidzem, no to... Może, znaczy może zejdę z tej, ciężki, z tej ścieżki argumentacji. Pani nie odczuwa, tylko Pani to, co mówię o nieuczciwych kobietach, Pani to jakby przerzuca ten obraz na to, że ja tak myślę o wszystkich kobietach. Jest to bardzo mylne. Powtarzałem to tysiące razy. Ale jeśli ktoś jest zafiksowany, że ja nienawidzę wszystkich kobiet, to tego po prostu nie chcę usłyszeć. Może zacznę, szanowna pani, od początku. Jest prawdą, że gdy zaczynałem, jakby to, pożal się boże, karierę w internetach, czyli zacząłem ją od bloga na Onecie Księga Sukcesów. Blogi na Onecie już nie istnieją od wielu lat. To faktycznie można powiedzieć, że miałem dużo żalu i niechęci do kobiet. To jest prawda. Ale trzeba to pewną rzecz zrozumieć. Niech pani spróbuje zrozumieć mężczyznę. Byłem młodym mężczyzną, miałem 26, 28 lat. Coś koło tego. Młody mężczyzna ma dane przez naturę, żeby były dzieci, tak? Ma dany duży poziom podniecenia seksualnego. Młody mężczyzna myśli ciągle o seksie, marzy o seksie. Marzy o przytulaniu kobiety, dotykaniu jej, całowaniu. Marzy o stosunku seksualnym, o kopulacji, o związku, o przytulaniu się. Wszystko to ma oczywiście podtekst seksualny, bo tak działają nasze hormony. Tak samo kobiety czują pożądanie seksualne i odpowiedzialne są za to hormony. Jeśli ja jako młody mężczyzna, nieatrakcyjny, zgarbiony, kiepsko ubrany, niekorzystający z fryzjera, tylko wiadomo, bo nigdy kasy nie było, mama strzygła, tak, czy potem jakieś tam koleżanki były, no to strzygły mnie na garnek, jak ja patrzę teraz na te zdjęcia swoje, to, to się robię cały czerwony, jak ja mogłem tak na ulicę wyjść, więc byłem chłopakiem zakompleksionym, chłopakiem kiepsko ubranym, chłopakiem, który nie dbał o siebie, który, no nie był wyprostowany, no nie miał jakiejś takiej prezencji, powiedzmy jak teraz, teraz też powiedzmy sobie szczerze dupy nie urywa, ale jest 100 razy bardziej, 100 razy lepiej, 100 razy lepiej. I teraz młody chłopak chce bardzo dziewczynę. I od najmłodszych lat bajki, filmy, seriale, wieczorynki, opowieści starszych pani, nawet panów, z rodziny, z rodziny, z otoczenia, z pracy, że kobiety tylko lecą na wnętrze, na to, żeby chłop był dobry, nie bił, nie pił. I ja właśnie taki byłem, tak jak miliony młodych mężczyzn w Polsce, nie tylko młodych. I byłem po prostu sfrustrowany. Bo mówię, jak to jest możliwe? Poznałem tyle kobiet, i one po prostu nie były mną zainteresowane, mówiąc delikatnie. Miały mnie tam, gdzie słońce nie dochodzi. Miały mnie tam, gdzie być może chciałbym się nie raz i nie dwa znaleźć. O, dyplomatycznie. I tu wszyscy mi mówią, że patrzą na serce. Chłopak, byłem uczciwy, nikomu nic nie ukradłem. Pomagałem starszym, młodszym, wszystkim pomagałem. Chłopak, z sercem na dłoni. Nie piłem. Wiadomo, czasami lubiłem sobie gdzieś tam chlapnąć czy coś, ale to, to nie był jeden alkoholizm. Normalny chłopak byłem. Ale kobita nie widła nie słychu. Jednocześnie widziałem. W szkołach, w otoczeniu, w opowieściach. Jeden kryminalista, drugi przekręty, trzeci cwaniak, wszyscy mieli dziewczyny. Jak to jest możliwe? I na to właśnie natyka się każda generacja, każde pokolenie młodych mężczyzn. Każde. Z jednej strony mają wmawiane, że kobiety interesuje tylko dobre wnętrze, serducho, uczciwość. To wszystko miałem, ale nie miałem inwencji w życiu, nie miałem żadnego sukcesu, nie miałem pieniędzy, nie miałem dobrej pracy. Wiadomo, że byłem policeum, ale matury nie miałem. W związku z tym byłem dla kobiet często niewidoczny, niewidoczny, niewidzialny i byłem tym sfrustrowany. Więc to warto sobie powiedzieć, że na początkach mojej twórczości, kiedy już zaczynałem mniej więcej wiedzieć o co chodzi, to miałem żal. Byłem sfrustrowany, byłem wkurwiony, czułem się też zażenowany, bo jak się słyszy historia o tym, jak... Gościu, który tam, no, no szczerze no, no jest paserem, tak, no jest paserem i gdzieś tam no, robi brzydkie rzeczy, tak, a ty nie dostaniesz buziaka, a on tam gdzieś zalewa to i owo i robi brzydkie rzeczy, i mu to uchodzi płazem. I człowiek się zastanawia, co jest grane. I całe otoczenie mu mówi, że wiesz, po prostu to są szlaufy, a ty trafiłeś na te kobie, złe kobiety, przepraszam, ale są te dobre. A gdzie są te dobre? W bibliotece mówią. No tak, tylko że ja od najmłodszych lat byłem fanem książek i wszystkie, no wszystkie to nie, ale kilka bibliotek na, na Grochowie to po prostu no, zrujnowałem. Znaczy zrujnowałem w sensie, że byłem stałym, stałym bywalcem i wszystko, co się dało, wypożyczałem. I niestety w bibliotece nie spotkałem żadnej kobiety, która byłaby mną zainteresowana. A taki chłopak oczytany i ładnie mówi, i ładnie pisze. To wszystko nie miało znaczenia. Więc byłem po prostu wkurwiony, rozżalony. Ale nawet wtedy, kiedy chłostałem swoimi słowami, a na blogu Onetu byłem po panu w kategorii Męski Punkt Widzenia. Byłem za chyba jakąś panią z lewicy. Nie wiem, czy to była pani Senyszyn. I za Korwinem Mikkę miałem e, najpopularniejszy blog w kategorii Męski Punkt Widzenia, księga sukcesów. Jest nadal dostępny, przyniosłem to na WordPressa. Mogą sobie państwo poczytać. Byłem totalnie niedojrzały w stosunku do tej wiedzy, którą mam teraz, ale właśnie nie boję się krytyki, bo gdybym się bał, to bym ten blog dawno skasował. Ale niech Państwo zobaczą, jaki progres, dla niektórych to jest regres, poczyniłem przez te wszystkie lata. Ja się tego nie wstydzę. Człowiek się rozwija, popełnia błędy, ja też się popełniałem, ale uważam, że dużo się z tych błędów nauczyłem. Dlatego trzeba sobie powiedzieć, byłem rozczarowany kobietami, byłem sfrustrowany, bo nigdzie nie spotkałem tych cudownych kobiet, które lecą na serce i na duszę i na moją uczciwość i na to, że byłem zawsze uczciwym obywatelem. I ostałem słowami, ale tylko podkreślam kobiety, które były w moim mniemaniu złe. Wtedy myślałem, że byłem cwany. Pisałem tak, że o jakie wy głupie kobietki jesteście, ten badboy to tylko was zerżnie, a potem zrobi wam dzieciaka, ucieknie do innej, a taki dobry chłopaczyna, jak ja to się zaopiekuje. Oczywiście nie byłem szczery, bo chodziło mi o to zaopiekuje, że się poprzytula i tak dalej. I wtedy jeszcze myślałem, że jestem cwany, że tym co piszę przekonam kobiety i one powiedzą tak, o cholera, ale ten Marek fajnie pisze, no faktycznie ci bad są źli. A ten marek taki dobry, uczciwy, to ja temu markowi dam. Będzie fajnie i będę szczęśliwa. No jak już się Państwo domyślają, po latach słuchania mnie i czytania moich książek, to nie zadziałało, bo i zadziałać nie mogło. Natomiast zaczęło działać coś innego, ponieważ blog był znany. Więc to zaczęło działać, czego nie byłem na początku świadomy, ale to mniejsza z tym. Tak więc na początku moja złość nie kierowała się jako niechęć do kobiet. To nie była złość skierowana, że oto wszystkie kobiety są złe, wszystkie kobiety to puszczeskie. Nie. Ja miałem żal, że te dobre kobiety mi nie zauważają. Wamagi one są prawie trzy dychy na karku i nie ma tych dobrych, tylko wszędzie szlaufy. Więc to nigdy nie była nienawiść do kobiet. Jak nienawiść do kobiet jak ja... Z kobietami bardzo się lubiłem i wielokrotnie to udowodniłem w swojej lubieżnej kawalerce na Grochowie, ale mniejsza z tym, bo to mo może Pani powiedzieć teraz, no dobra, że to było tylko prokreacja. Okej. Okay. Ale chyba Państwo wiecie, no, znacie mnie, wielu z was mnie spotkało też w ralu. No jakie ja nie jaka nienawiść do kobiet? Lubię kobiety, bardzo je szanuję. I mówienie, że ja nienawidzę kobiet, jest po prostu no, nienormalne. Więc szanowna pani, to nie jest niechęć do kobiet. Teraz natomiast ja nie mam żadnej niechęci do kobiet. Ja współczuję kobietom, współczuję, bo te czasy, które nadchodzą, są straszne właśnie dla kobiet. Są złe dla mężczyzn ze względu na prawo, na nierówność finansową, emerytury wcześniej dla kobiet, mimo że żyją dłużej o 7 lat, współczynniki samobójstwo i itp. To są straszne czasy dla mężczyzn. Ale tak jak za nazizmu. Zrobiono kozły ofiarne z Żydów i za komunizmu zrobiono kułaka bogacza, czy kogoś, kto miał wystarczyło jedną krowę, przepraszam. I już tego człowieka wyganiano ze wsi, a często go mordowano. Tak samo teraz budzi się nienawiść u kobiet wobec mężczyzn. Jest to przyszykowanie do kolejnego do kolejnego jakiegoś wielkiego konfliktu. Zawsze tak w historii było, że się podburzało. Teraz podburzają kobiety idą na to gigantyczne pieniądze, gigantyczny przemysł, który wmawia kobietom, jak są wykorzystywane i tłumione przez mężczyzn. Głosy rozsądku mówiące o realiach, o realiach są nikt ich nie słyszy, tak. Ja jestem nazywany mizoginem incelem, nienawidzącym kobiet. Byli prawnicy, którzy o tym mówili, no ponieważ ich słowo się dużo bardziej liczyło niż moje, bo to są jednak prawnicy przy sprawach rozwodowych więc ich zaszczuto, szybko zamknęli tego bloga. Pozostało po nich tylko wspomnienie, pewnie do tej pory liżą rany, bo chcieli coś zmienić, chcieli powiedzieć prawdę, jak wygląda przemysł rozwodowy od środka i system ich skarcił, system im pokazał, że jeśli chcą jakoś funkcjonować, to muszą przestać to robić i zostali roztarci. no przejechani walcem. Tak wygląda, jeśli ktoś chce mówić prawdę. To spotkało adwokatów, ja od lat życzenia śmierci, fotografie moje robione, rozpowszechniane w internecie, jak jest że na rowerze, moja przyjaciółka fotografowana, groźby śmierci, pobicia, policja w domu bezustannie, sprawy sądowe, moje zdjęcie się dowiedziałem od funkcjonariuszy brytyjskich z kulą, chyba karabinową, raczej karabinową na czole i zdjęcie Anki, którą broniłem, prawda? Nienawidzi kobieta a bronił dziewczyny, którą hejterzy chcieli, prawie ją doprowadzili do końca. Straszny zogiń ze mnie, nie? Broniłem obcą dziewczynę. Ktoś powie, bo coś od niej chciałeś. Nie. Nigdy się zanką w ralu nie spotkałem nawet. Nigdy w życiu. Więc co ja mogłem od niej chcieć? Także, szanowni państwo, hmm, czytam dalej. Jest tu mówione często bardzo mądrze i ciekawie. Dziękuję bardzo. A na forum to są osoby, które nas po prostu nie szanują i nie, nami gardzą. Kto z takimi mężczyznami. Szanowna Pani, na forum bracia Sams.pl, które służyłem. dopóki nie wprowadziliśmy opłaty 25 zł, zwanej wpisowej, to ja sam się bałem wpisywać, bo byłem czasami subtelnie, tak? Niektórzy to robili subtelnie, niemniej. mniej. Byłem tam krytykowany i jechany i to konkretnie. Ja też się bałem na swoje własne forum wchodzić, Szanowna Pani. A dlaczego nie skasowałem i nie, nie zlikwidowałem problemu? No bo właśnie taki nie jestem. Kasacja, banowanie, za coś, tak? Kiedy są już naprawdę dowody, że ktoś naprawdę ryje, tak, robi e złą robotę. Na forum są ludzie, którzy mają swoje poglądy. Więc są ludzie, którzy tak, to jest prawda, nienawidzą kobiet, są sfrustrowani. Kobiety ich skrzywdziły, okradły. Mówiły, że będzie miłość forevera, chapnęły mieszkanie, po rozwodzie są mężczyźni zrujnowani. Nienawidzą kobiet. Ja razem ze Starą Gwardią mówimy, że to nie można nienawidzić, że to trzeba zrozumieć, jakie jest prawo, jakie są realia. Tak pracujemy z tymi mężczyznami. Naprawiamy ich zranione dusze. Brzmi poetycko, może troszkę być patetycznie i znieośle, ale tak to jest. I ci ludzie mają do mnie żal. Marek, ty się sprzedałeś, Marek, ty się skurwiłeś kobietą. Super. Znowu są mężczyźni, którzy mówią, że w ogóle jak jest kobieta w związku, to w ogóle nie wolno ci nic wiedzieć o prawie, o prawie rozwodowym, o tym czym jest um, bardzo skomplikowana umowa prawna zwana małżeństwem. I że to, tego nie wolno wiedzieć, nie wolno sprawdzać testów DNA. Jest kobieta, z którą jesteś, masz w 100% jej wierzyć, nie sprawdzać. No to te osoby też mnie nie lubią, mówią, Marek, ty jesteś nienormalny. Jesteś wariatem, mizoginem. Każdy coś do mnie ma. Ja natomiast myślę, że idę drogą środka, idę drogą racjonalną. Nienawiść do kobiet to jest zła droga. Dlaczego mam nienawidzić kobiet? Z jakiej racji mam nienawidzić kobiety? Jest system, który stworzył prawa, które sprawiają, że złe kobiety mogą oszukać mężczyzn, ale uwaga, gdy pani będzie miała syna. I ten syn pozna młodą dziewczynę. Pani z mężem będą pracowały, pracowali, przepraszam, kupicie mieszkanie chłopakowi, żeby coś miał na start, i ta dziewczyna mu te mieszkanie chapnie. No to nadal będzie pani za tymi prawami, że można w ciągu 24 godzin wysiudać chłopa z jego mieszkania? I to może policjant zrobić bez wyroku sądu, bez dowodów, bez niczego, na podstawie pomówienia zwykłego? No wtedy się pani nie spodoba, prawda? Wtedy sobie pani, tak samo jak inne kobiety i inni mężczyźni, przypominają, że jest radiosamiec, że jest braciosący, że, że można do Marka się odezwać, tak? Wtedy sobie przypominają, ale wcześniej było he, he, nienormalny, wariat, a potem przychodzi realność i się okazuje, że nie wariat, tylko człowiek, który znał realia, a o nich po prostu nie znali. Tak więc, szanowna pani, ja sam na forum mam problemy. I sam często jestem łajany. Ale właśnie forum po to jest, żeby dyskutować o takich sprawach. Proszę zwrócić uwagi, że są bardzo popularne fora kobiece, gdzie wprost się pisze, jak mężczyzna oszukać, na przykład, żeby on miał dziecko. Jak przedziurawić prezerwatywę, jak go nabrać, że bierze dziewczyna tabletki antykoncepcyjne, żeby była dzidzia. Jak chłopa oszukać na rozwodzie. Kobiety sobie mogą normalnie na forach to pisać, nie ma z tym problemu. Ale jak przychodzą mężczyźni sobie na bracia sam CL popisać. O kobietach, dopóki nie obrażają i nie łamią prawa, mogą to robić. Po to jest forum, że ludzie wymieniają poglądy, prawda? Więc jeśli ktoś jest, ma rozdarte serce po związku, kochał i został zeszmacony, okradziony, obiecywano coś on był uczciwy, trzymał się tego, a potem się okazało, że ma, że ma rogi do sufitu, i taki mężczyzna wylewa swój żal, bo po to jest to miejsce. Że jak ktoś jest blisko tego, żeby się zaćpać, nachlać, popełnić przestępstwo, pójść do więzienia, zrobić sobie krzywdę, czy komuś innemu, to taki mężczyzna może wyrzucić emocje. No po to to zrobiłem, bo chciałem pomagać ludziom. Ale kobieta może też swoje emocje wyrzucić, szanowna pani. Proszę, Wa jego mać bardzo, na forum jest dział dla kobiet. Więc można się wypłakać. Można powiedzieć co na wątrobie leży. Jeśli ktoś napisze, że stracił zaufanie do kobiet, że czuje, że wszystkie dziewczyny są złe, no to staramy się rozmawiać, mówimy, rozmawiamy. No to jest forum terapeutyczne. Ktoś musi z siebie wyrzucić te emocje. Jak pani sobie to wyobraża? Przychodzi zraniony człowiek, którego czeka kilka lat w sądzie, który stracił mieszkanie, majątek, który być może stracił dziecko, może jakiś jego kolega czy inny mężczyzna uprawia seks z jego partnerką, którą kochał i nadal kocha. I on co, ma dyplomatycznie, mówić, oj, wszystkie wspaniałe kobiety są tylko ja na tą trafiłem. Jak pani sobie to w ogóle wyobraża? Stłumić płacz, stłumić złość, stłumić wściekłość, to nie działa. I dlatego właśnie stworzyłem forum, żeby mogli sobie mężczyźni się wypłakać, żeby mogli się wykrzyczeć żeby mogli uzyskać jakąś pomoc, czasami prawną, czasami jakąś poradę, czasami żeby zyskali taką, takie zwykłe poklepanie po plecach, jest często lepsze niż lata psychoterapii. Stary, rozumiem cię, ja miałem to, to. Mężczyźni ze sobą gadają, pocieszają się. To często jest lepsze niż super, hiper, jakiś psycholog czy coach. Z zębami bielszymi od masy perłowej. To, to może zły przykład, ale po to jest właśnie forum. I na forum Mogą być tematy, które ludzi zniesmaczają, bo to nie jest forum dyplomatyczne, to są dyplomaci. Szanowny panie Marku, dzisiaj wypiłem kaweczkę i zjadłem bagietkę, bo byłem w Paryżu i tam coś tam, coś tam. Nie, to jest normalne forum. Siema Marek, zdradziła mnie mata, straciłem majątek, co robić? No normalnie ludzie piszą. Bo to jest normalny język. A czy na forach, gdzie są kobiety, które knują, jak mężczyznę oszukać, jak go zdradzić z innym chłopem, wysiadać z pieniędzy, z dorobku życia i jego rodziców, bo często mężczyźni, dorobek mężczyzn to jest dorobek ich rodzin. Ich rodziców najczęściej, dziadków. To co? One piszą tam językiem dyplomatycznym? Po francusku tylko piszą? W łacinie? Po włosku? Nie. Często jest obrzydliwy, ochydny język, wstrętny. To i tak my jesteśmy często od wielu tematów na kobiecych forach dużo, dużo bardziej eleganccy. A że zdarzają się na forum agresywne rzeczy i jakieś takie posty obrzydliwe? No tak, dlatego kasujemy. Jak zobaczymy, jak nam ktoś zgłosi, to kasujemy. Upominamy, jeśli nie jest jakoś za bardzo złamane regulami, to upominamy taką osobę. Chłopaki z moderacji rozmawiają, ostrzegają, mówią dlaczego. I jak nie działa, to do widzenia. Jak działa, no to ktoś poprawia swoje zachowanie, rozumie na jakich zasadach działamy, pod jakim obstrzałem jesteśmy i się dostosowuje do, do chłopaków, którzy no, starają się mu pomóc i odzyskuje pomoc. Pani też może tam przyjść, jeśli będzie pani potrzebowała pomocy. Czytam dalej. Mam nadzieję, że was nigdy nie spotkam, bo macie nie po kolei w głowach niektórzy. No nie wiem, jak się do tego odnieść. Nie, nie wiem, co powiedzieć nawet. Ja nie jadę po każdym chłopie, że to czy tamto, że każdy taki sam. Po co te podziały? Czy nie jesteśmy stworzeni do koegzystowania? Czy, czy jesteśmy stworzeni do ko koegzystowania? No tak, bo póki co z połączenia kobiety i chłopa powstaje dzidziuś. Więc to jest taka koegzystencja. Ale musi być równość. Jeżeli kobieta może powiedzieć, że mężczyzna ją uderzył i on zostaje wygoniony z własnego mieszkania, i jeśli ona pije. No, pali to, to, to pikuś. Pijeć, pa i, i się szlaja, i dostanie w 90 paru procentach dziecka, a mężczyzna go nie dostanie. I nie ma modnych na zachodzie rozwiązań, że jest wspólny podział dziecka między obojga rodziców, tylko dzieci są dawane matkom. No to mądrzy mężczyźni się pytają, co jest wagrane. Mówi się, że kobiety są źle traktowane, a tu jest chamska, obrzydliwa nierówność. I mężczyzna jest gnębiony, jak po prostu, jak szmata ostatnia. I dlatego właśnie takie fora powstają, bo mężczyźni się bronią, bo inteligentni ludzie widzą, że coś nie gra. No a tłuk nie zobaczy, bo jest tłukiem. Inteligentny zobaczy, szuka informacji, stara się dowiedzieć, czy to, co widzi, to jest jednostkowy przypadek, czy to jest może jakaś norma i wtedy widzi, wchodzi na nasze forum Bracia sącepel i widzi, że to jest norma. I potem wchodzi na te forum, a potem jest wyzywano od inceli, mizoginów, a on właśnie jest mądry, on zauważył, że coś jest nie tak. To właśnie ludzie, którzy tego nie widzą, są mniej inteligentni, no bo to się dzieje, no. To się dzieje, dzieje się wielka niesprawiedliwość. Dlatego, szanowna Pani, proszę mnie zrozumieć. Jeśli ja mówię o przypadkach, gdzie kobieta była niesprawiedliwa wobec mężczyzny, jak się przed tym uchronić, to mówię o tym dlatego, ponieważ mężczyzna o tym nie wie. Nie uczą tego w szkole, nie ma plakatów na ulicach, które by o tym mówiły, natomiast są plakaty mówiące, że kobiety są ofiarami mężczyzn. Pani Sylwia Spurek powiedziała: przemoc ma płeć męską. Jest to oczywiste kłamstwo. Wiele. Organizacji, wiele inicjatyw, wielu lewicowych youtuberów topowych. O tym mówi. Kobiety wiedzą, co mają zrobić w przypadku przemocy, co mają zrobić w przypadku rozwodu, żeby zachować jak najwięcej majątku, co mają zrobić, jak walczą o dziecko. Są fora dla kobiet, są porady, jest wszystko. A dla mężczyzn co jest? No właśnie, bracia samcy. I za to jest taka nalanka. Więc yy, proszę zrozumieć mnie że ja nie walczę z kobietami. Walczę z nierównością między naszymi płciami, która jest sztucznie zrobiona po to, żeby wzbudzić w kobietach nienawiść do mężczyzn, po to, żeby wywołać nienawiść. Potem wystarczy iskra, już jest wojna. Tak było przed każdą wojną światową. Tak się robiło. Tworzyło się nienawiść, podziały, rozpacz, porozbijane rodziny, dzieci z porozbijanych rodzin będą nieszczęśliwe. Chcę, żeby było porówno. Bo proszę pani, proszę zrozumieć, że jeśli pani powie, że chce mądrego, inteligentnego mężczyznę, to mądry, inteligentny mężczyzna będzie się nogami i rękami wzbraniał przed małżeństwem i przed posiadaniem dziecka, bo jest mądry i wie, jakie jest prawo i jakie są realia w Polsce. Zostanie pani głupek, który nie wie. No, rozumie to pani czy nie? Więc jeśli byłaby równość, miałaby pani dostęp do naprawdę fantastycznych chłopaków, których jest cała masa w Polsce. Młodych, starszych, wiernych, fajnych, uczciwych, chcących zasuwać dla dziecka, dla swojej rodziny. Troszczących się o dziecko, o rodzinę, o swoją kobietę. To nie działa na kobiety korzyść. To jest tak, jak pierwsza działka narkotyku za darmo. Ktoś jest zadowolony, o, dali mi coś za darmo. To jest w Hiszpanii. Za rozbicie związku, za pomówienie mężczyzny o przemoc, kobiety od razu dostają zasiłki. I wiele kobiet z tego skorzystało. To jest przerażające, co tam się stało. I teraz te kobiety, jeśli na przykład zbankrutuje Hiszpania, bo no nie da się w nieskończoność utrzymywać matek z dziećmi, jeśli pozamykają połowę mężczyzn, nikt nie będzie pracował, to to wszystko piźnie. I co się stanie, Piźnie za przeproszeniem, co się stanie z tą kobietą z dzieckiem? No, będzie umierała z głodu z dziećmi. Chłop w więzieniu, jeden powieszony, drugi gdzieś tam skatowany w więzieniu. To jest dla kobiet to nie jest dla kobiet. To jest robione po to, żeby wywołać wojnę. A żeby wywołać wojnę, trzeba skłócić ludzi, a w czasie wojny równo giną dzieci, kobiety i mężczyźni. Proszę o tym pamiętać. Akurat na wojnie troszeczkę się znam. Tak naprawdę nie mam dużo wiedzy, ale wiele, wiele lat siedzę w książkach na ten temat, więc zawsze dostają kobiety, niewinne dzieci. Co robiono polskim kobietom? Niemcy w obozach robili to może sobie daruje, bo potem jest, no nie jest to lubiane przez niektórych youtuberów. Jak akurat wspominam ten etap historii, no nie, nie wszyscy chcą słyszeć, że to nie była taka wojna chłopy na chłopów, tylko po prostu brano kobiety, robiono im straszne rzeczy i im dzieciom. To jest coś nieprawdopodobnego, co zrobiono. Dlatego, szanowna pani, ja nie mam niechęci do kobiet. Ja współczuję kobietom, współczuję mężczyznom. Nagram o tym niedługo jakiś większym, dłuższą troszkę audycję. Nie mam żadnej nienawiści do kobiet. Od wielu lat już rozumiem, od dwóch może, że to nie jest rozgrywka o, o żadną płeć, o seks, o związki. Zupełnie o to nie chodzi. Zupełnie o to nie chodzi. Jest tak gigantyczna presja na wprowadzanie tego politycznej poprawności tego wszystkiego. Po prostu olbrzymie sił z pospadem dobry Bogiem dla do tej osoby z nich przetrwa w karecie. Zawsze tak sobie lubię się pomodlić, chociaż skuteczność pewnie zero, no ale. Więc yy... po prostu ja rozumuję tak, że to jest przygotowanie do konfliktu. Jest to sztuczne robienie nienawiści. Nie wpływa to na kobiety dobrze. Są rozbijane rodziny. Kobiety są nieszczęśliwe. Nie mają męża, który o nich dba. Same nie szanują chłopa, który się boi podnieść głos czy w ogóle no, e, walnąć pięścią w stół, jak kobieta rozrabia. tak, e, Pokazać, że jest mężczyzną, bo ona go oskarży, że on ją uderzył i chłop już jest zniszczony. Traci pracę, traci mieszkanie. Wszystko straci, jak kobieta wie, co robić. A jest masa miejsc, gdzie piszą o tym, jak pomagać kobietom. To jest załatwione na amen. A mężczyźni takich miejsc nie mają. Pff, nie mają. No jest parę kanałów, które o tym mówi, tak? Także, mm, szanowna pani, współczuję pani, współczuję sobie, że żyje w tych czasach, współczuję mężczyzną, współczuję kobietom. I teraz dla mnie to po prostu często o tym mówię. To już jest moim zdaniem. Już nie jest to gra o kobiety i mężczyzn, tylko dużo wyższa stawka. Ale kończę już, bo naprawdę jestem zmęczony i. Trochę się boję, żeby teraz nie przerwało. Będę musiał zapisać to. Także, szanowni państwo, pozdrawiam serdecznie. Przypominam, jest to reklama, oczywiście. Moja najnowsza książka 33 nawyki miliardera w sklepie strefosąco.pl Ze sprzedaży książek i nagrań utrzymuję utrzymuję wszystko i kota, tak zwanego szatana z Podkarpacia. Jak go ostatnio dzisiaj przezwałem na facebooku, wstawiłem zdjęcie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Pani, która napisała komentarz, dziękuję bardzo za komentarz. Co złego to nie ja. Proszę spojrzeć tak bardziej z empatią i współczuciem na chłopaków na forum, bo to są dobre chłopaki i tu w komentarzach też są dobre chłopaki. Niektóre są zranione chłopaki i trzeba podejść do ludzi ze współczuciem. Ja do zranionych kobiet też podchodzę ze współczuciem, bo czy kobieta, czy mężczyzna to jest po prostu człowiek. I ból to jest ból i współczuję. Ludziom, którzy cierpią, a będą cierpieli jeszcze więcej, bo dzieje się coraz gorzej. Niestety w tym temacie dzieje się coraz gorzej. Jest coraz większa nienawiść między kobietami a mężczyznami. Nie jest to naturalne, jest to tworzone przez jakiś ośrodek potężny, dysponujący mediami, olbrzymimi pieniędzmi, wpływem na władzę danych krajów, czyli szykuje się prawdopodobnie jakaś duża, światowa, globalna rozgrywka. Tak jak już to. Kilkakrotnie było co najmniej. Także pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie z Panem Dobrym Bogiem, chłową w, dom, w dom, pieniążków i wszystkiego najlepszego i miłego dnia, wieczorku. Pozdrawiam, cześć.